Cała impreza odbędzie się w Pieszycach przy gimnazjum nr 1 Mickiewicza 8 w dniach 24-26 lutego 2017 roku. Organizatorami tego wydarzenia jest Dolnośląski Okręgowy Związek Bokserski we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji Piękni i Zdrowi. Na dzień dzisiejszy mamy 140 uczestników, na pewno jeszcze będzie dopisane, będą osoby, tak? Jeszcze zawsze po prostu dojdą, to zależy po prostu od wag, co przyjeżdżą, bo generalnie wszystko weryfikuje waga oraz lekarz, czy zostaną niektóre osoby dopuszczone. Oczywiście muszą mieć osoby też dopełnione w takie rzeczy formalne, jak licencje, które będą oczywiście sprawdzane, żeby było wszystko zgodnie z prawem i dla dobra zawodników jak najbardziej. Jak pani Małgorzata powiedziała, będzie 140 zawodników, w tym będzie naszych 20 pięknych kobiet, będzie występowało. W kadetach wyjdzie nam 35 osób, w juniorach 34. W młodzieżowcach 29 zawodników, w seniorach 19. Zaś kadetek mamy 8 zawodniczek, juniorek mamy 9, młodzieżówka, czyli 2 zawodniczki, no i na stan jeszcze jedną seniorkę, ale jak życie zweryfikuje, zobaczymy, ile będzie po prostu osób. Jest to największa impreza na Dolnym Śląsku. Dzięki przyjaznemu naszemu klubowi, który od niedawna jest, od 2016 jest zarejestrowany w Dolnośląskim Okręgowym Związku Bokserskim, jak i w PZB, który zaczął już, jak nadmieniłem wcześniej, zdobywać pierwsze szlify i pierwsze medale. Mam nadzieję, że u siebie właściwie, czyli właściwie u siebie, w Pieszycach, które się po prostu odbędą, Mistrzostwa Dolnego Śląska, zdobędą pełną większość ilość po prostu medali. Jest to młody klub, ale bardzo prężnie działający. No jest organizacja została zrzucona przede wszystkim na jego barki, jak i barki finansowe. Co prawda nasi włodarze, po prostu starości Dzierżoniowa, nie popisali się, bo sądziliśmy, że po prostu jak taka na takiej wysokiej rangi impreza w boksie na Dolnym Śląsku, myśleliśmy jako Dolnośląski Związek Bokserski, że będziemy mogliśmy trochę coś ugrać w Dzierżoniowie, ale widzę, że Dzierżoniów do samego końca nie chce, żeby się takie może duże imprezy odbywały. Jest to dla mnie smutne, że po prostu dla klubu pięknych i zdrowych po prostu nie ma po prostu wsparcia od starostwa. Wystarczyłoby tylko po prostu użyczyć salę, a niestety ta sala została odpłatnie użyczona. Boleję tego, bo to spadło na barki po prostu naszego klubu. Mam nadzieję, że petycję mam do starosty, żeby po prostu mógł po prostu wspierać nasz piękną dyscyplinę, jaki jest boks, pięściarstwo, i mam nadzieję, że pomoże naszemu pięknemu klubowi załatwić po prostu tą małą rzecz, ale bardzo istotną, bo to jest mały klub, jeszcze nie mając po prostu dotacji, cokolwiek. Chciałbym, żeby mogli się po prostu rozwijać. To tyle. Ja dziękuję. Ja chciałabym dodać, że dzięki Dolnośląskiemu Okręgowemu Związkowi Bokserskiemu będziemy mieli przepiękny nowy ring olimpijski o wymiarach olimpijskich. Nowiusieńki dojechał już na salę, czekamy tylko na rozłożenie. W czwartek od 16 będziemy rozkładać.
No i chciałabym przedstawić program zawodów. Zaczynamy od 24 lutego, czyli od piątku, od 8 rano. Jest przyjazd, ważenie, konferencja techniczna i już około godziny 13-15 zaczynamy pierwsze walki. Uroczyste otwarcie mistrzostw jest 16:30. A kończymy 26 lutego walkami finałowymi już od 11 godziny. No gdzieś tak do 16, nie? Gdzieś do 16 będą rozdawane medale. Medale, puchary i dyplomy będą. I nagrody rzeczowe. I chciałam jeszcze przedstawić naszą ekipę, która będzie startowała pod okiem Patryka Ciszewskiego, trenera. Może Patryk powie, kto będzie startował, w jakich kategoriach? Tak, wypuściamy 6 zawodników. Najpierw tak, Marek Pinkowski, junior, waga super ciężka. Później Angelika Burman, junior, waga do 57 kg. Później jest Wojtek Matuszyński, waga do 64 kg młodzieżowiec. Kuba jest kadetem do 63 kg. Z drugiej strony siedzi Daniel Matuszyński, waga do 69 kg junior. No i oczywiście Bogdan Stark jest naszym seniorem, waga do 90 kg. Dzisiaj jakby nie ma, oczywiście musi pracować niestety, także nie mógł się zjawić. Proponuję jeszcze resztę kadry przedstawić trenerskim. Trenerem jest Piotr Ciszewski, bardzo mi pomaga. Oczywiście bez tego pana nie dałbym rady, tak, tej pracy, potrenować tych chłopaków, bo samemu, powiedzmy, będąc na sali, mając grupę zawodniczą i grupę ludzi, którzy chodzą na zajęcia dla siebie i grupę, która może będzie w przyszłości boksem, no to są praktycznie trzy grupy na jednej sali. Ciężko to po prostu wszystko wytrenować i bez tego pana na pewno nie dałbym rady. No i chciałbym jeszcze powiedzieć coś o Bartku Zaleskim. Bartek jeszcze nie będzie mógł w tym roku startować na mistrzostwach Dolnego Śląska, ponieważ jest młodzikiem, ale jest bardzo, tak powiem, bardzo ambitnym zawodnikiem, bardzo też na niego liczę. W tym roku zamiast mistrzostw Dolnego Śląska pojedzie na mistrzostwa międzywojewódzkie. Tak? Po zdobyciu medali, co ja, miejmy nadzieję, że pan starosta wtedy ufunduje jakieś ładne po prostu nagrody, co nie? I będzie wspierał nasze kluby z tego dzierżawiowa. To tyle, dziękuję. Dzięki.